Mateusz Legierski, dzień dobry. Cześć, witam. Żeśmy się tu trochę zagadali, ale na wesoło rozpoczynamy wywiad. Słuchaj, Oktagon i kolejny występ na Oktagonie, 20 maja masz walkę. Zaskoczony, że dostałeś walkę w tym terminie? Czy taki był plan, bo Amadeusz Rybica powiedział, że przygotowania idą pełnym tokiem? Znaczy Amadeusz tam dał mi ofertę na 20 maja. Było to około 2 miesięcy temu, więc miałem 3 miesiące na pełne przygotowania. No i od razu ją zaakceptowałem. 3 miesiące to wystarczająca ilość czasu, żeby zrobić formę. No i tak jak Amadeusz mówił tam w poprzednim wywiadzie, przygotowania pełną parą, 2 treningi dziennie. Waga już praktycznie zrobiona, miesiąc do walki, więc wszystko idzie po naszej myśli. Jesteś bardziej rozpoznawalny na rynku czeskim i słowackim niż w Polsce tak naprawdę. No tak, tam w Oktagonie byłem mistrzem i tam ta rozpoznawalność, naprawdę to odczuwam. W Polsce mało kto mnie poznaje. Ja cię poznaję zawsze, gwałcę cię za przeproszeniem, brzydko mówiąc, na wywiady, a ty uciekasz zawsze. Tak. Staram się bardziej tak umiejętnościami być rozpoznawalny niż medialnie, aczkolwiek wiem, że to idzie w parze. Boisz się wywiadów czy co? Nie, no nie boję się. No dobra, fajnie, że dzisiaj przyszedłeś, ale musiałem skorzystać z pomocy Amadeusza, żeby cię tu przyprowadzić. Nie przesadzaj. Nie, dobra, okej. Słuchaj, jak idą przygotowania? Gdzie będą ostatnie szlify? Znaczy, przygotowania robię w swoim klubie Oktagon Team Cieszyn, aczkolwiek jeżdżę tam jeszcze do chłopaków z Bielska, do Beksterkerów, tam do Rafała Haratyka. Mega mnie docięża i zacząłem teraz jeździć jeszcze do Bastionu, do Marcina Helda. Też mnie mega dociąża i na pewno efekty tych sparingów będą widoczne 20 maja w Oktagonie. Rywal trudny? Kurde, czy ja wiem? Szczerze to nawet go nie oglądałem. Biorę po prostu jak leci, tam nie kalkuluję, bije się. Kogo mi Amadeusz da tak naprawdę, to tego biorę. Masz bliżej do Czech niż do Warszawy. No tak. To też dobre, bo nie trzeba daleko jeździć? Nie wiem, ale nie zwracam na to uwagi. Na trening akurat jeżdżę przez Czechy. Mam bliżej. A gdzieś tutaj patrzysz na krajowy rynek, na pojedynek z Szymańskim, rewanżowy? Niekoniecznie. Teraz troszkę priorytety się zmieniły. Patrzę się, tam gdzie mogę zarobić, tam się będę bił. Celujemy w jakieś Stany Zjednoczone, jakiś PFL, Bellator czy coś. Czekam na oferty, chcę zrobić 3 walki jeszcze w tym roku. Myślę, że jak będą wygrane, to przyszły rok będą Stany Zjednoczone. Aczkolwiek może być też scenariusz, że po prostu odzyskam pas Oktagonu. Tam też dobrze płacą, byłem tam mistrzem, zarabiam w euro, więc mega to doceniam i zobaczymy po prostu, jak wyjdą walki. W takim razie życzę owocnych przygotowań, czekamy na 20 maja i dziękuję, że poświęciłeś dzisiaj w końcu czas, bo już naprawdę myślałem, że będę musiał cię zadusić i przyprowadzić tutaj. Bez przesady. Co by się nie udało na pewno. Dziękuję bardzo.